Widzimy, co się dzieje we Francji. Widzimy, co się dzieje na Zachodzie, co może się dziać, kiedy konflikt społeczny i radykalne ideologie dochodzą do głosu. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której morderca wchodzi do kościoła, obcina głowę modlącej się kobiecie, zabija zakrystianina, wychodzi na ulicę i zasztyletowuje jeszcze jedną kobietę, jedną osobę. To jest rzeczywistość Europy Zachodniej, to jest rzeczywistość francuska, to jest rzeczywistość świata zbudowanego przez ideologię multikulti i masowej imigracji. Konfederacja zdecydowanie się takiej polityce, takiemu kształtowaniu przyszłości naszego narodu sprzeciwiamy, że nie chcemy multikulturalizmu w Polsce, że jest to droga donikąd, że jest to zgubna droga.